Kochani, w dzisiejszym weekly vlogu. Słuchajcie, ogólnie jutro mamy zakończenie roku szkolnego, z czego powodu ja się mega cieszę, bo to jest mój ulubiony dzień w roku, serio. To jest mój ulubiony dzień w roku, kiedy kończy się rok szkolny i dzisiaj pokażę Wam, co mniej więcej będzie u mnie działo. Nic chyba szczególnego dzisiaj nie zrobię, ale kupiłam dzisiaj bardzo fajną książkę, więc na pewno Wam ją pokażę. Jest to Wojna Makowa, więc wydaje się, że będzie bardzo fajna, bo zbiera bardzo dobre opinie, ale o niej później. Przed chwilą zamówiłam sushi, ponieważ nie wiem, o co chodzi, ale mam taką fazę na sushi, a dokładnie hosomaki z pieczonym łososiem i z ogórkiem. To jest takie dobre. Jeszcze z restauracji, z której ja zamawiam, jest ona genialna, serio, ona jest mega dobra. I ja wiem, że kilka razy już Wam mówiłam i kilka razy już Wam chyba nawet pokazywałam, że jem te sushi, ale nie wiem, o co chodzi. Po prostu teraz mam jakąś mega fazę na sushi. I słuchajcie, też będę miała taki malutki wyjazd, ale o tym później. A ogólnie wczoraj byłam w Dental Avenue i zmieniłam swoje gumki, ponieważ pierwszy raz w miesiącu byłam na moich podkręceniach, podkręceniu aparatu i zmienięciu drutów. Tak, zmieniałam też drut. I zmieniłam sobie gumki i teraz mam takie granatowe. Ogólnie mega mi się podobały, takie no nowe i takie troszeczkę inne niż miałam przedtem, bo przedtem miałam takie błękitne. Takie błękitne i też one były bardzo fajne, lecz teraz postanowiłam, że będzie coś takiego, wiecie, bardziej takie po prostu bardziej intensywne, bo przedtem nie było widać tych gumek. I muszę Wam powiedzieć, że pani mówiła, że przez pierwsze dwa dni nie będę jej lubić za to, że mnie podkręciła te gumki, bo podobno jest to taki sam ból, tak jak przez pierwsze dwa dni, kiedy założyli ten aparat. Ja miałam dosyć duży ten ból i się zastanawiałam, czy będzie to mnie również tak bardzo bolało, jak przez pierwsze dwa dni. Słuchajcie, te zęby z początku mnie bolały, także kiedy stykałam te zęby raz ze sobą, to po prostu mnie to bardzo bolało i dotykałam nawet językiem, to mnie to bolało, ale teraz już mi przeszło i normalnie wszystko jest nie tak jak przedtem, że jadą wszystko, co jest płynne, jadą nam taką plastikową łyżeczką, żeby nie dotykać tych zębów metalem, bo to mnie tak bolało. Ale teraz jest spokojem, normalnie, także nie ma aż takiego strasznego bólu po pierwszym podkręceniu raz w miesiącu. Książkę, którą aktualnie czytam, Rebeki F. Kujang, jest to Wojna Makowa. Wojna Makowa, która jest cudownie wydana, po prostu jest tak ładnie wydana. Ja wiem, że jest kilka wydań tej książki, ona jest tak ładnie wydana, to jest księga ogólnie. Bardzo mi się podobała, kosztowała 54 zł i ja ją kupiłam w Empiku. Bardzo dużo zdobyła nagród, m.in. World Fantasy, British Fantasy, więc bardzo, ale to bardzo interesujące. To już zaczęło być to interesujące. Trylogia Wojny Makowej. I powiem Wam szczerze, że ta książka do strony 111 jak mnie nie zadziwia, ponieważ ja ją czytam już godzinę i na 111 stronie aktualnie jestem, nie zadziwiam ją, ona w ogóle jest ona do kitu, ale ma ponad 600 stron i zbiera bardzo dobre opinie w internecie i ogólnie zbiera dobre opinie, więc może się jeszcze do niej przekonam. Chodzi tutaj, że Rin, czyli dziewczyna, którą mamy na okładce, główna bohaterka całej książki, jest sierotą i ona albo wyjdzie za mąż, albo pójdzie do elitarnej szkoły wojskowej. Oczywiście Rin wybiera elitarną szkołę wojskową, chociaż jej rodzice przybrani są tak strasznymi ludźmi, tak brutalnymi, tak źle traktujący swoją przybraną córkę, że to jest po prostu masakra. Ale Rin się nie podda i ona pójdzie do tej wojskowej szkoły elitarnej. Dlatego jestem mega ciekawa dalej, co się wydarzy, ale sama treść jak na razie mnie nie zadziwia. Naszego weekly vloga. Dzisiaj mam zakończenie roku szkolnego, mega się ogólnie cieszę i postanowiłam, że pokażę Wam, jak wygląda. Mam taką kremową bluzeczkę, która jest ogólnie bardzo fajna, ona jest taka, wiecie, trochę szersza, więc mogę sobie ją tutaj związać, ale skórzaną spódnicę z wysokim stylem, tylko że ja sobie założyłam ją jako taka, wiecie, normalna spódnica od paska i buty z lasotki, które mega mi się podobają i co najważniejsze, one są wygodne, one są na wysokim obcasie, więc wiecie. Do tego moje nutki standardowe, kolczyki Melodii, mój wisiorek, którego praktycznie nie zdejmuję, czyli księżyc, srebrna bransoletka z takimi różnymi amorkami, takimi różnymi pierdółkami i mój srebrny pierścionek, który też bardzo lubię. Więc tak się prezentuję, a teraz lecimy na zakończenie roku szkolnego. Witam was kochani, trzeciego dnia naszego weekly vloga. Dzisiaj pojechałam takie mini zakupy, ponieważ kilka rzeczy mi brakuje i teraz stoję przed
Lidlem i lecimy zobaczyć taką jedną rzecz, którą sobie upatrzyłam i jest ona na stronie. Teraz zobaczymy, czy u mnie w sklepie też on jest. Kochani, więc ja już jestem i teraz szukam rzeczy, którą sobie upatrzyłam. Jeżeli będą inne kolory, to też będę się bardzo cieszyć. Teraz szukam i ogólnie znalazłam kilka fajnych rzeczy, zaraz wam pokażę, zaraz drugą kamerę i wam je pokażę. I słuchajcie, znalazłam między innymi taką spódnicę, która jest od paska, jak tutaj widać. Jest ona w kolorze czarnym i w... Tutaj jest akurat ta koralowa, ale jest ona jeszcze w kolorze czarnym. O, jeszcze tutaj jest taka szara. Ja normalnie kosztuje 19,99, ale ja po nią nie przyszłam. No ale dobrze wiedzieć, więc dziewczyny, które noszą te sukienki, które noszą takie sukienki jak ja, no to ja wam polecam, jeżeli nie możecie znaleźć sukienkę w takim kolorze, a ja bardzo długą taką sukienkę w takim kolorze szukałam, ale nie po nią przyszłam, to wam polecam zajrzeć do Lidla. Bo ja w taką właśnie znajdziecie. To też jest bardzo ładna bluzka, którą ja bym tak nie nosiła, ponieważ tak mi się nie podoba, tylko ja bym sobie zakryła te ramiona tą. Bluzką ona jest chyba w wzorze hiszpanka, jeżeli się nie mylę, i kosztuje ona 29,99, więc tak ona wygląda. I również jest takie samo kolorze jak ta bluzka, więc fajnie to będzie wyglądało. Jeżeli sobie to nawet połączymy, tą spódnicę i właśnie tą bluzeczkę, tylko ja bym sobie to naciągnęła na ramiona, ale wydaje mi się, że to by nawet fajnie wyglądało. Drugie podejście i teraz lecimy do Pepku. Również sobie upatrzyłam jedną fajną rzecz i mam nadzieję, że w końcu ona właśnie tutaj będzie. Muszę wam pokazać jeden z moich ulubionych sklepów, jakim jest Home & You. I zawsze kiedy tutaj przechodzę, to sobie tak myślę, a wejdę tutaj tylko popatrzeć. Ale przeważnie i tak zawsze wychodzę z czymś, co kupiłam. Ale powiedzcie mi naprawdę, rzeczy są tutaj śliczne. Jesteśmy już w Pepco i teraz będę szukać tego, po co tu przyszłam. Teraz znalazłam buty, po które tutaj przyszłam. I teraz tak, podobały mi się te. Podobały mi się te. I podobały mi się te w paski, bo ja sobie mam fazę na paski. Ja nawet koszulkę sobie taką kupiłam w paski. Ale ostatecznie chyba wezmę te i teraz muszę poszukać swojego rozmiaru. Pazłam. Mam jeszcze dwóch rzeczy kosmetycznych, dlatego teraz idę do Hebe. Ja jestem już w domu i teraz pokażę wam, co ze sobą zabieram na wakacje, no bo teraz przyszła pora, żeby się spakować w końcu, prawda? No to więc przechodzimy do pakowania. To wam, co ze sobą zabieram ogólnie w Hebe, to... Kupiłam praktycznie tylko dwie rzeczy, z czego jedna jest tutaj, jest to dezodorant, a druga to są takie plasterki na wągro, ok? Następnie zabiorę ze sobą wszystko, co ze sobą zabieram kosmetyków. Wkładam do kosmetyczki z Victoria's Secret z kolekcji Pink, bardzo mi lubi, jest bardzo pojemna. Pierwsza rzecz to jest hydrosorbet z AA, pokazywałam wam go w holu. Gumka, patyczek do robienia ścieżki. Kolejny jest żel losowy z Holika Holika, balsam, nie balsam, tylko błyszczyk ze zmęczenia, już mi się język plącze. I Love Love Machine, moje perfumy, on tak pięknie pachnie wakacjami, on są cudowne. Peeling do twarzy z dziaje, właśnie taka pasta z liści, z serii liścia Manuka. Jak to się nazywa? Już zapomniałam. Wcierka do włosów, mgiełko wcierka pobudzające wzrost włosów z babuszki Agafi, którą użyłam cały czas. Następnie mamy emulsję do twarzy, krem Oilan, dezodorant Black White and Color z Garnier Mineralnie z Duo, odżywka Pantene, którą ja użyłam podczas każdego czesania włosów. Następnie jest peeling z Isana Sweet and Salty o smaku słonego, zapachu słonego karmelu. Moja kosmetyczka taka malutka, w której mam wszystko do aparatu, woski, nie woski, to są takie te malutkie druciki, żeby sobie nim wyczyścić. Podróżna szczoteczka, normalna szczoteczka, nitka, no ogólnie takie wszystkie, wiecie, pierdoły, które muszę tam zabrać. Szczotka do włosów Tangle Angel, która jest taka dobra do moich włosów, ją uwielbiam. Następnie przechodzimy do rzeczy, które no, zabieram ze sobą, ale gdybym nie miała na tym punkcie obsesji, to bym nie zabierała ze sobą. A mówicie kocyk, prześcieradło i poduszko, to sobie dobrałam, tak wiecie, pod kolor, nie, żeby nie by było, nie? Ponieważ ja mam taką letką schizę na punkcie, że nie zasnę pod prześcieradłem, pod kołdrą, z poduszką, która jest w hotelu. Muszę sobie zabrać swoją. Wiem, to dziwne, ale ja tak mam. Kolejne rzeczy, które tutaj mamy, to są okulary, które bardzo ładnie ogólnie wyglądają, bardzo ładne mają lustrzanki, dwie maseczki, wiecie, korona panuje, nie? Jako taki mój bagaż podręczny, nie? To zabieram ze sobą... plecaczek z Primarka, w środku mamy, tutaj mam kilka rzeczy, które muszę ze sobą zabrać, między innymi szczotka mini do włosów, która jest składana, chusteczki antybakteryjnie, korona i kolejna rzecz związana z koronawirusem, że antybakteryjne do rąk i mój portfel, który uwielbiam, jest on Sinsay, kosztował on dychę, a jest taki ładny, no i w sumie to 17 z tym bryloczkiem, ale wygląda on taki, bardzo mi się ogólnie podoba, a jeszcze w środku mam coś, co zabieram sobie zawsze, czyli m.in. legitymację szkolną, nie?
Wszystkie te rzeczy pakuję ze sobą do walizki od Tommy'ego Hilfigera, którą bardzo ogólnie lubię. Tak ona wygląda, jest bardzo pakowna, bardzo ją lubię, bardzo często zabieram różne wakacje. Przechodzimy do ostatniej części, czyli do butów. Buty zabieram ze sobą trzy. Pierwsze to są espadrille z Pepco, które dzisiaj sobie kupiłam. Drugie to są takie klapki Juicy, które są lekko już podniszczone, ale je zabieram jako kapcie do tego domku, w którym będziemy. Trzecie to są takie japonki z takimi kryształkami, które są bardzo ładne. I słuchajcie, zabieram dwie czapki. Tu jest jedna, którą kupiłam prawdopodobnie w Niemczech, a tam druga, która jest w Wielkiej Brytanii. Jedna jest taka baby jeansowa, a druga to jest Lonsdale. I słuchajcie, moja mama panikuje, że tam, gdzie będziemy, będziemy dużo chodzić. I moja mama panikuje, że po prostu coś nam się stanie. Dlatego dla świętego spokoju wezmę ze sobą te dwie czapki, żeby. Teraz pokażę wam wszystkie swoje ubrania. Pokażę wam je tak, ponieważ będzie mi po prostu łatwiej je pokazać w całości. Pierwsza koszulka, są cztery koszulki, trzy spódnice, jedna bluza. Pierwsza koszulka jest to koszulka Wrangler, której jeszcze sobie nie miałam. Tak ona wygląda. Ma tutaj taki lawendowy kołnierzyk, a rękawy są wykończone taką gumeczką. W kolorze beżowym. Następna koszulka jest taka standardowa, biała, bez tam jakichś żadnych wymysłów. Po prostu będzie mi ona potrzebna do jednej stylizacji, którą sobie wymyśliłam. Następnie jest to crop top od Juicy Couture. Jest on ogólnie mega cienki, mega przewiewny, co na tą pogodę jest spoko. Jest dobre. Ma pięć takich paseczków, różne kolorki. Jest to bardzo, bardzo fajna góra. I już ostatnia moja bluzeczka, czyli bluzeczka t-shirt, która jest taka bluzeczka w paski. Chyba sobie ją założę na wyjazd, kiedy będę wyjeżdżać z domu. I ogólnie mam jakąś teraz fazę na paski. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się takie ubrania podobają. Więc ta koszulka z tą koszulką jest inaczej. Też mi się bardzo podoba, pomimo że jest taka zwykła w paseczki, to i tak jest genialna, okej? Następnie mamy pierwsza moja spódnica, którą muszę się cofnąć, żeby pokazać. Jest to taka spódnica, która ma rozkloszowany dół. Mówię na nią syrenka, bo ona nawet się tak nazywa. Jest ona jeansowa. Kolejna spódnica biała, strasznie białe spódnice mi się kojarzą z wakacjami. Na czarnym pasku również spódnica wakacji. Następnie jest to moja zdobycz, którą wyhaczyłam przez internet, ale kupiłam stacjonarnie, którą dzisiaj kupiłam. Jest to taka mega neonowa spódnica, która w kamerze wygląda bardzo neonowo. Na żywo aż tak neonowa ona nie jest, a jest bardzo fajna w takim koralowym kolorze. I ostatnia rzecz, jest to bluza. Wiadomo, teraz pogody są takie nieprzewidywalne, więc ja postanowiłam, że wezmę sobie tą jedną bluzę. Mamy miejsce, więc ją wezmę. Może mi się przyda, jeżeli mi się przyda, to dobrze, jeżeli mi się nie przyda, to też dobrze. Tak ona wygląda, jest to bluza z Adidasa, którą jeszcze na sobie nie miałam. To są wszystkie ubrania, które są zabieram na moje tegoroczne wakacje. I kochani, tak właśnie skończyliśmy pokazywać wszystko, co tutaj stoi za mną, czyli rzeczy, które muszę teraz spakować, poprasować i długo mi pewnie przy tym zejdzie, już jestem strasznie zmęczona, ale trudno, to tak tylko nawiasem, nie? A ja się z wami żegnam, mam dla was zagadkę. Napiszcie mi w komentarzu pod filmikiem, jak myślicie, gdzie jadę na moje wakacje. Osoba, która napisze poprawną odpowiedź, pojawi się, znaczy nie pojawi się, wspomnę o niej w następnym filmiku i zostawcie suba, ponieważ następne filmiki będą już już chciałam powiedzieć, gdzie jadę, ale nie, będę taka straszna i wam nie powiem o tym, gdzie jadę. Musicie poczekać na następny vlog, ale zostawcie suba, bo następny vlog będzie właśnie z mojej wakacji. Ogólnie wakacje będą trwały 4 dni z przyjazdem i wyjazdem, a ja się z wami żegnam, mam jeszcze dużo pracy do zrobienia. I widzimy się w następnym filmiku.